Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxys Farm. A dzisiaj będziemy kopać stawik. Także moi drodzy, jesteśmy przy stawiku i obiecałem wam już to. Wbiliście mnóstwo w górę pod filmem, o którym was o to prosiłem. I to był pewny zakład. Jak wbiliście te łapy, to miałem go przekopywać i powiększać i zrobić z tego stawik taki dla rybek, które będę mógł tu wpuścić. Nie dużych, ale żeby sobie podrosły. No i moi drodzy, wbiliście łapy, ale ja się nie wywiązałem. Dużo czasu minęło i stwierdziłem, że nie ma co czekać na pogodę. Jest deszcz, jest słońce, jak widzicie, nie jest najgorsza. Działamy, moi drodzy, trochę zmoknę, ale przynajmniej będzie zrobione. Także w tym odcinku kopiemy stawik i przygotowujemy go pod zarybianie. A później będziemy szukać na rybku. Chciałem to zrobić w jednej części, ale stwierdziłem, że zrobimy z tego dwie części, jakby kopanie stawu, a później wpuszczanie na rybku. Także najpierw wykopiemy, jak widzicie tutaj ten staw mocno przecieka na boki, także tu będziemy mieli gdzieś gdzie wyrównać ten poziom, a tutaj przekopiemy go dalej, także działamy. Moi drodzy, jak widzicie, staw trochę się wylał i teraz widzimy takie miejsca, patrzcie, 2 metry od stawu. A tu jest woda, także w te miejsca po prostu, gdzie ta woda stoi, to oznacza ten niski taki poziom, w sensie dziur. I tu będziemy wsypywać tą ziemię, żeby ona tutaj się nie wylewała. Także widzicie, trochę miejsca na tą ziemię mamy. Tutaj jeszcze widzicie, są takie ubytki. No, kaczuchy tu chodzą nawet z silkami, tutaj kogut i z tą kurą. One zawsze chodzą z tymi kaczuchami, normalnie są przywiązane, ten kogut do tej kury i oni razem chodzą w parze, a reszta się gdzieś tam dalej. Także moi drodzy, dzisiaj kopanie stawu. Ja już trochę sobie wymierzyłem, jakbym to chciał, żeby wyglądało. Wezmę sobie tę paczkę. No i pokażę wam, moi drodzy, od góry. Także jak widzicie, tutaj mamy oznaczenie, jak go zrobić. Tak go zaokrąglę. No i to w sumie powstaje tak kolejny taki stawik. Także będzie taki dosyć. Może trochę powiększę. Zobaczymy, jak to będzie. Tu chcę zrobić takie dojście. O, właśnie na tyle, żeby tu wejść. Tu też to zmniejszyć, bo tu kaczki to wygryzły, tak w sensie dziobami zrobiły. Tam trochę, o, dać ziemi, żeby tam się nie wylewało. Tam dać ziemi i tutaj zrobić takie. To może trochę powiększymy to. No tak, tyle. Także najpierw moi drodzy, będę robił odtąd, żeby tam później, żeby woda mi się nie wlewała, żeby ciężka ziemia nie była. Także będziemy kopać odtąd i w tamtą stronę będziemy wychodzić i później jak otworzymy tą tamę, to wleci nam woda. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i co? Działamy. Ja was oczywiście wstawiam na statyw i wszystko będziecie widzieć. Także zapraszam do oglądania. Łapy w górę, jeżeli się podoba. I łapy w górę, moi drodzy. Okej, dobra. Zróbmy sobie cel taki, tak mówię, żebym ja miał też trochę czasu. Daję wam próg 1800, 1900 łap w górę. I moi drodzy, jak wybiję 1900 łap w górę i to zobaczę, to jadę po ryby i nagrywamy odcinek z zarybiania tego stawiku. Także wy wiecie, co robić. Zapraszam was do lajkowania 1900 i jedziemy po ryby. Także będzie co robić. Oczywiście tak to wygląda. Daję was na statyw i zapraszam do oglądania. Coś już, moi drodzy, widać, także kopiemy cały czas, jak widzicie, idzie to. No i co, zadowolony jestem, bo mimo takiej słabej pogody idzie to robić i znaczy wiadomo, że idzie, na szczęście nie pada, także jest ok. Patrzcie, co Niluś wyprawia. No. Się tutaj kręci. Także moi drodzy, kopiemy, nie odpuszczamy. No widzicie, idzie to jakoś, będzie fajny stawik, naprawdę super będzie stawik. Zaraz właśnie muszę dawać tą ziemię i tą, wiecie, darń tutaj wykorzystać, żeby to odbudować, to co kaczusze zniszczyły. To będzie fajne, tam też można dać. No i moi drodzy, działamy, tak to jakoś widzicie wygląda. Kaczuchy mi tutaj towarzyszą, no i będzie z tego kawałek. Podniosę was trochę do góry. O, widzicie. Kawałek z tego będzie, także cieszę się.
No i dobrze w sumie, że w takie deszczowe dni, bo teraz mają jeszcze 2 dni albo 3 padać. Także w sam raz, akurat się ta, wiecie, ziemia, dużo wody będzie, ona się tutaj nawilży, przygotuje do tego wszystkiego i będzie fajna ziemia. Jeszcze czeka nas odmulanie tamtego, no i wiadomo, trzeba to ogarnąć. Ale jak już nie będzie tych kaczek, to już będzie lepiej. A kaczuchy też będą teraz miały limitowane wejście do tego, także zobaczymy. No i one już niedługo, te większe, idą nad staw, także zobaczymy i lecimy dalej. Z tego wszystkiego, moi drodzy, jest niby zimno, ale muszę iść się przebrać na krótki rękaw, bo mam bluzę i jest za gorąco. Przy kopaniu dużo tej energii idzie i pot się wydala, także lecimy się przebrać i działamy dalej. Dzisiaj to kończymy, mówię wam, kończymy. Także, moi drodzy, uznaję już to za taką fajną głębokość tego stawiku. Trochę jest, także wystarczy i, moi drodzy, no nie wiem, jak wam to pokazać, no trochę wykopane, także teraz jest problem, bo tutaj na całej tej długości teraz jest zakopane, ale widać chyba, tak trochę widzicie takie przebarwienie, no może nie, nieważne. Tutaj przechodzi, moi drodzy, cienki chodnik, kiedyś był. Tu były kamyśki, te kamyśki zostały zebrane, ale został fundament i teraz tutaj muszę usunąć ten fundament, więc muszę wlać wodę. Niech to się opuści, muszę tą darń wywalić i pod tą darnią jest fundament. Taki cienki, bo cienki, ale jest i, moi drodzy, tam widzicie kawałki tego. Także teraz oficjalne przelanie tutaj zaczniemy odtąd. Niech tu się przeleje, tu będziemy kończyć go i tutaj będziemy już, moi drodzy, go wykańczać końcowo. Także tak to widzę, już ta woda się stąd spuści. Także widzicie, tu już też tak nie nachodzi, także jest fajnie. No i, moi drodzy, powoli to wykańczamy do kształtu. Także ja biorę statyw i, moi drodzy, oficjalne przerwanie tej tamy będzie na filmie. Także tak to wygląda. Tutaj ziemi też na spełnię, bo widzicie, chcę tu wyrównać krawężnikiem i żeby tu nie było, bo tu jest takie zawsze błotko, żeby tu to było ok. No, także widzicie, tak teraz haczą drzwi nawet. Dosyć dużo tego wlałem, a tutaj co? Gąska się odzywa. No, my tylko bierzemy statyw i nie przeszkadzamy. Okej. Dobra, zamykamy i, moi drodzy, idziemy rozwalać tą tamę. Zobaczymy, jakie to ciśnienie będzie. Także, moi drodzy, jak widzicie, stawik się napełnił, trochę was przestawię, ok. I widzieliście, że chodziłem i tam jest ten fundament, także on łatwo schodzi, to nie jest żaden problem, ale trzeba było wodę zlać, bo poziom się teraz zmniejszył i mam lepszy dostęp do tego, także zobaczymy w ogóle, jak to oczko się będzie utrzymywać, ile one czasu będzie potrzebowało, żeby, wiecie, napełnić tą swoją taką kubaturę tutaj. No i widzicie, fajnie to wygląda, także spore to oczko i to nas cieszy, także miejmy nadzieję, że fajne rybki tu będzie można wpuścić. Dajcie znać w komentarzu, co proponujecie, żeby tu wpuścić. No, super. Także, moi drodzy, dużo potu wylane i widzicie, powstał duży stawik, wielki, tutaj mamy te resztki tego cementu. No i powstało coś dużego, tylko jeszcze trzeba przekopać tę głębokość, bo tutaj wiecie, jak był ten, no to co wydobyliśmy, te gruzy,
Także moi drodzy, witam was z rana i chcę wam tylko pokazać, jak wygląda stawik, bo wygląda pięknie, bo widzicie, woda jest dosłownie no klarowniutka, jak widać, także mnie to bardzo cieszy. No i moi drodzy, co? Widać, że jest tu mnóstwo jeszcze roboty, postaram się to dzisiaj skończyć, bo jak widzicie, kurde, tej ziemi trochę tu jest, także tu jest płyciutko strasznie. Tam, gdzie wykopałem teraz, to jest bardzo fajnie, głęboko, ale tutaj, tu w ogóle, tu patrzcie, tu mogę wchodzić normalnie, o, jest na tyle głębokości, także tu trzeba coś zmienić. Tutaj jest bardziej miękko, z tego co wiem, no bo tu jest po prostu muł, tak, także tu będzie trzeba jakoś trochę roboty wykonać. No okej, okay, dzisiaj tak kaczki jeszcze to zamulą, także tak tylko chciałem wam pokazać, jaka jest przejrzysta woda. O, patrzcie, taka przejrzysta ta woda jest, dosłownie. Nie wiem, ile tu jest, 40-50 cm i dosłownie widać, no nic nie przeszkadza, także tak to wygląda i moi drodzy, dzisiaj działamy dalej, bo trzeba to skończyć, a widzicie, już poziom się wyrównał na równiutko, także cieszy mnie to. A tutaj to niech wyschnie, a to później rozgrabię. Okej, okay, tu nie ma wody, tu jest podmokłe jeszcze, a tutaj tylko nachodzi, także tutaj będzie trzeba jeszcze przy tym drzewku zrobić. No i jest super, no nie? Pięknie jest. Także widzimy się niedługo na kopaniu. Nie ma co, moi drodzy, trzeba powiększać, w sensie pogłębić ten stawik, bo widzicie, jest fajny, ale musi być głęboki. Także, no widzicie, tu jest dosłownie tak, tu jest już fajnie dalej, bo jest głęboko, ale tu trzeba pogłębić zdecydowanie. Tutaj też ten stawik, ten poprzedni, ten w sensie początkowo, tu gdzie był, tu jest fajnie, ale trzeba iść stąd dalej. Także w planach mam dzisiaj to skończyć. Zobaczymy, jak to będzie. Najgorzej jest właśnie robić w stawie, jak woda jest napełniona, także jest ciężko, bo to ta ziemia i więcej waży i mokra, także jest tragedia. No ale próbujemy, także działamy. Well, I lived Chattanooga, boy, had a dollar and a dime. Hit it out from Nashville on the hard rock line. I'm working on that old steamboat and learned to ride the steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Także moi drodzy, porobione i patrzcie. No, także kalosze nieszczelne są. No ale było trochę zabawy przy tym. Także już coraz głębszy, także już bliżej do zakupu rybek mamy. Także widzicie, tak to idzie. Także moi drodzy, stwierdziłem, że przerwę w tym momencie odcinek, bo słabo tylko oglądać o kopaniu stawiku, jak tylko się wbija łopatę i nic więcej nie widzicie, także mam nadzieję, że i tak się podobało, ale trochę pogadamy sobie o rybach, bo pewnie zastanawiacie się, kiedy te ryby kupię i gdzie je kupię i jakie ryby. Także stwierdziłem, że sobie w dzisiejszym odcinku trochę obgadamy sytuację, co kupimy, gdzie kupimy i jak to zrobimy, także zapraszam do oglądania i moi drodzy, już wam mówię, jak to będzie działać. Także moi drodzy, kiedyś stwierdziłem, że kupię na rybek do stawu. I po przeszukaniu Elixa i wiadomo uzyskania tutaj jak najbliżej siebie ogłoszenia, nie udało mi się nic znaleźć i było to, powiem wam, ciężkie. Nie było tego, jak się spodziewałem, że będzie trochę tego, nie było w sumie nic. Ale sobie wszedłem dzisiaj na Elixa i mówię, żebyśmy byli przygotowani i żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy jechać. No i znalazłem jedno ogłoszenie, drugie, no i fajnie, bo blisko, także super. Jedno miejsce, o którym tata mi kiedyś tam mówił, ale mają tylko jesiotra, także to nas raczej nie interesuje, chociaż dajcie znać w komentarzu, czy wy byście widzieli i jakie ryby. I chętnie wysłucham tutaj osoby znające się na tym, bo na moment, w którym wy będziecie to oglądać, ja jeszcze decyzji nie podejmę i nic nie kupię, także piszcie, bo jeszcze decyzji nie podjąłem, także zapraszam do komentowania. I moi drodzy, szukałem jeszcze więcej, no i znalazłem coś fajnego w sumie 32 km od farmy, także niedaleko, można się przejechać i moi drodzy, można fajne rybki zakupić. A co znalazłem? Na rybek karpia, o,
taki karpik piękny. Jest to karpik taki, tu widzę 10-12 cm, także taki fajny, tu taki jak taka dłoń, także taki fajny, taki fajniutki. No i moi drodzy, można by było go dokarmiać i to by było, powiem wam, super, także petarda. Sprzedam na rybę karpia zdrowy z własnej hodowli, także super. No i po innych ogłoszeniach znajdą państwo inne ryby, także to nas cieszy, bo jedziemy nie tylko po jedną, tylko po parę raz. Zresztą zobaczymy, ale już wam mówię, co tutaj mają. Poza tym opinie rewelacyjne, także to też dużo mówi o sprzedawcy, także cieszę się bardzo. Karpie koi dostaniemy, tutaj po 110 zł takie. Tak, tam wam tylko pokazuję, raczej nie wiem, czy karpie koi by się nadawały. Chociaż w tym woda jest czyściutka, także myślę, że jak najbardziej. Ale zobaczymy, może sobie kupimy tam jednego czy dwa. Byście myśleli tak, jakbyśmy kupili na przykład karpie, nie wiem, 15 karpi zwykłych i na przykład, nie wiem, dwa karpie koi. I byśmy te karpie koi zostawili w tym stawiku, bo później kaczki by poszły, także ta woda była czyściutka. Znaczy kaczki by poszły już z góry, jakby ryby były. Zresztą pójdą wcześniej, że ta woda się tam przystosowywała. I co myślicie, jakbyśmy kupili karpie koi tutaj do tego stawiku, właśnie tak jak on jest? On jest nietypowy, bo tu napływa cały czas świeża woda i moi drodzy, ona jest czyściutka. Ona jest, no... W sumie pytanie, czy... Pytanie w ogóle, właśnie, pytanie właściwie, czy mogą ryby być w takiej wodzie, bo wydaje mi się, że ta woda jest za świeża. Także dajcie znać w ogóle, czy ryby tam mogą być i jak ta ryba się zachowa, czy ta, nie wiem, czy ta woda nie będzie za świeża. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu koniecznie i dajcie znać o wszystkim w ogóle, wypowiedzcie się na temat tego wszystkiego. No i znalazłem jeszcze u nich na ogłoszeniu ryby do oczka stawu, karaś wieloniasty, czerwony, amur, także dużo rybek, na pewno duży wybór, orła, złota na rybek, karaś ozdobny sprzedam. No i moi drodzy, znalazłem też lilie wodne. I tutaj nasunął mi się pewien pomysł, jutro będę to nagrywał. A co? Pójdziemy, moi drodzy, do rzeki i wykopiemy rośliny. Rośliny, które nam się spodobają, fajne jakieś może lilie dzikie, coś tego typu. Łopatę weźmiemy i po prostu to wykopiemy i przeniesiemy na ten stawik. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Jutro planuję to dla was nagrać, także zostawcie komentarz, łapa w górę i nagrywamy. No i moi drodzy, to będzie taka kolejna część przed zakupem jeszcze rybek, bo nie wiem, że miały być rybki, ale jeszcze trzeba ten stawik doprecyzować i to będzie fajne, bo jeszcze to już będzie ciekawsze niż te dzisiejsze kopanie, bo jeszcze będzie coś z kamyczkami planuję, także będzie fajnie. No i moi drodzy, tak to wygląda, także dajcie znać w komentarzu oczywiście. No i działamy, także dziękuję, że jesteście, a ja was zapraszam na zakończenie. Wracamy do stawiku. Ale ja wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Łapa w górę, jeżeli się podobało, subik na kanale koniecznie. I moi drodzy, komentarz, skomentujcie, co o tym myślicie. Tak to wygląda. No nie wiem, wyszło jak wyszło, pogłębiłem, jeszcze będę pogłębiać, na pewno będę się w to bawił poza kamerami, także będziemy działać. No i moi drodzy, czekajcie na zakup rybek i działamy. Siemanko, cześć wam.